Eksplozją radości witała papieża młodzież na stadionie Morelos i Pavoni w Morelii. To było święto młodości. Franciszek z Papamobile pozdrawiał młodych. Muzyka z filmu Misja przypominała historię pracy jezuitów i ewangelizacji Indian. Spektakl taneczno-muzyczny poprzedził świadectwa młodych oraz splecione w nich trudności i marzenia. Franciszek notował, w przemówieniu odszedł od wcześniej przygotowanego tekstu. Między innymi odniósł się do plagi narkotyków, powodujących tak wiele zła w życiu ludzi młodych. To kłamstwo, że jedyną formą życia, bycia młodym, jest złożenie życia w ręce handlarzy narkotykami, czy tych wszystkich, którzy nie robią nic innego, jak tylko sieją zniszczenie i śmierć. Marginalizacja możliwości, marginalizacja przestrzeni, kształcenia i edukacji, marginalizacja nadziei. Jezus Chrystus zaprzecza wszelkim próbom uczynienia was bezużytecznymi czy zwykłymi najemnikami cudzych ambicji, powiedział papież. Właśnie na Chrystusa wskazał jako na podstawę nadziei. Gdy wszystko wydaje się trudne, gdy zdaje się, że świat wali się wam na głowę, przyjmijcie Jego krzyż, przyjmijcie Go i proszę was, nigdy nie wyrywajcie się z Jego ręki, nawet jeśli ona was za sobą ciągnie, a jeśli kiedyś upadniecie, dajcie się podnieść przez Niego, apelował papież. Wskazał też trzy słowa, które młodzi często powinni powtarzać. Bogactwo, nadzieja, godność. I wyjaśniał. Bogactwo dał wam Bóg. Wy jesteście bogactwem Meksyku. Nadzieję daje wam Jezus Chrystus i godność On wam daje, by się nie podlizywać i nie być towarem dla kieszeni innych. Natomiast przed spotkaniem z młodzieżą Franciszek odwiedził katedrę w Morelii, gdzie czekały na niego dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii.